Dzisiaj odwiedził nas milionowy gość. Jak się okazało, jest to milionowa para. Czekały dla nich wspaniałe nagrody ufundowane przez naszych partnerów, między innymi podwójny bilet do Nowego Jorku, który otrzymała od firmy LOT, vouchery do realizacji w internetowych sklepach firma Monteria oraz Redisbet, zestaw klocków od Kobi. Fabryka czekolady również dała nam tutaj zestaw słodyczy od firmy Bałtyk oraz przepyszne babeczki od cukierni Czerni z Gdańska, gdzie w całej oprawie muzycznej wszyscy goście mogli się częstować. Do Trójmiasta przyjechaliśmy trochę odpocząć, tak? Na dłuższy weekend. Tak, i pierwsze kroki w sumie swoje skierowaliśmy właśnie do muzeum. A to zaskoczenie w kasie. Tak, pani ogromne. Powiedziała, że nam biletu niestety nie sprzeda. Ale jak to? No i wtedy. Do naszych głów doszło na myśl, że tak, że chyba to my jesteśmy tymi szczęśliwcami. A tutaj w muzeum jeszcze nie byliśmy, tak? Ja jestem żywo zainteresowany tematyką II wojny światowej. To jest ten okres w historii, który mnie dość mocno interesował, tak? I chciałem to muzeum zobaczyć, to może nawet bardziej była moja inicjatywa niż żony. Musimy pamiętać o tym, że jesteśmy muzeum, które zajmuje się najtragiczniejszym konfliktem w historii świata, ale jesteśmy też miejscem, od którego nasi goście oczekują najwyższego poziomu obsługi. Praca w tym muzeum jest tak naprawdę wieloaspektowa i to działalność tych wszystkich pracowników i wszystkich działów składa się na sukces, bo takim sukcesem możemy nazwać wizytę milionowego gościa. Chcielibyśmy, aby w przyszłym roku odwiedził nas dwumilionowy gość, który także może się spodziewać doskonałych nagród i ciepłego przyjęcia. Zapraszam Państwa.